Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Rocznik 1961. Dzisiaj będzie taki inny troszeczkę odcinek, bo mamy dzisiaj 13 grudnia, czyli jest to taka data, która no, dla mnie jest datą bardzo niechlubną, czyli tak zwana niechlubna rocznica stanu wojennego. I mam przygotowane dzisiaj dwa rekwizyty. Jeden rekwizyt to jest kubek porządnej kawy, a drugi rekwizyt zaraz Wam pokażę w trakcie tego filmu. No trudny temat. Muszę zacząć w ten sposób. Jaki wpływ stanu wojennego, miał na wasze życie? Na moje życie miał bardzo duże. Skończyłem technikum w 1982 roku. Stan wojenny już trwał. Został wprowadzony w 1981 roku. Ale tak jak ja już wcześniej wam mówiłem, w 1982 roku studniówki nie miałem, bo była godzina policyjna. No i następnie po zrobionej maturze trzeba było wybrać dalszą swoją drogę nauki, drogę kariery. Starałem się na medycynę. No ale to były takie czasy, że no, mój tato działał w Solidarności, wtedy w czystej Solidarności, z bardzo dużą wiarą na obalenie właśnie danego systemu. No oczywiście był inwigilowany. Był na czarnej liście w zakładzie. No i dzięki tej sytuacji ciężko mi było znaleźć zaraz po szkole jakąś też pracę w jakiejś lecznicy, żeby dostać się, bo to były lecznice wtedy państwowe, żeby dostać się gdzieś do jakiegoś takiego zakładu związanego z rolnictwem, żebym ja jako technik weterynarii dalej mógł pracować. No oczywiście na studia się nie dostałem, bo no wiadomo z jakich powodów, właśnie z takich. No i podjąłem szybko pracę w Państwowej Inspekcji Handlowej, dlatego że wiedziałem już, że jak nie dostanę się na studia, z automatu pójdę do wojska. I tak, kochani, chciałem się zapytać, kto służył w stanie wojennym w naszym wojsku. I teraz kto służył, to ręka do góry. Ja wam opowiem tylko tak króciutko, jak to wyglądało. Czyli drugim moim rekwizytem jest taki beret. Oczywiście stopień wojskowy jest nieadekwatny do tego stopnia, który miałem w wojsku w czynnej służbie. I dokładnie 22 października 1982 roku zostałem wcielony do wojska. I teraz sobie nawet napisałem na karteczce. Zostałem wcielony do biskupca Reszelskiego. To były wojska chemiczne. I tutaj mam napisane, bo to już 40 lat temu. To był 3 Batalion Obrony Przeciwchemicznej w Biskupcu Reszelskim i dostałem bilet wezwaniowy, który opiewał na odległość prawie 650 km. I tutaj zaczęło się właśnie służenie, gdzie w tych czasach służyć w wojsku to tak troszeczkę nie było ciekawie, bo była przede wszystkim fala wojskowa i zaraz wam o tym powiem, co to jest i co to było. No i z domu wybrałem się różnymi tam przesiadkami pociągiem przez Wrocław, pamiętam, Warszawę, jechałem gdzieś tam, ja nie pamiętam, chyba przez Olsztyn i do tego biskupca gdzieś tam dotarłem, chyba z 16 godzin jechałem. W międzyczasie kupa ludzi młodych jechała właśnie do wojska, na wezwanie właśnie do służby wojskowej i powiem wam, że wtedy spotkałem się z takim, z alkoholem, z agresją, z rozrabianiem, no po prostu coś było to strasznego i
jak przyjechałem do tego biskupca Reszelskiego, to pamiętam pociągiem, wyszedłem na tym dworcu, szedłem z grupą tych chłopaków, oczywiście wszyscy wiadomo w jakim stanie. Oni już powchodzili, a ja jeszcze zostałem przed tą bramą i się zastanawiałem, czy wejść w ogóle do tej jednostki, czy nie wejść. Wiem, że już jakieś patrole przy tej jednostce były, zaganiali nas do tej jednostki, już przechwytywali nas na samym dworcu PKP, nas przechwytywali, żebyśmy siadali do samochodów i bezpośrednio mieliśmy jechać do tej jednostki. Ja nie wsiadłem specjalnie, chciałem jeszcze przejść, oddychać tą wolnością. I kochani, powiem wam szczerze, wezmę łyk, bo ja później przez pół roku marzyłem o szklance ciepłej herbaty. Nie mówię już o kawie, więc łyknę sobie teraz ciepłej herbaty. Kawy, przepraszam. I moje takie pierwsze wejście do tej jednostki. No to wszedłem z dużą ilością tych chłopaków i pierwsza rzecz, zaprowadzono nas na takie duże, do takiej dużej sali. Tam później musieliśmy się rozebrać do golasa. Wszystkie nasze rzeczy osobiste zostały wrzucone do takich worków papierowych dużych, zaklejone, zasznurowane. Pamiętam, że wyrwano mi nawet moje kanapki z jedzeniem i wrzucono do tego worka z tymi moimi ciuchami cywilnymi, gdzie później te rzeczy zostały odesłane do moich rodziców i te kanapki włącznie jak przyszły tam po dwóch czy po trzech tygodniach do domu, do moich rodziców, to nawet te kanapki były spleśniałe, ubiór zaśmierdziały, tak to wyglądało. No ale przede wszystkim był lekarz, ja nosiłem dłuższe włosy, takie za ucho, mniej więcej jak mój syn, takie dłuższe włosy, zostałem ostrzyżony na łyso i w trakcie, pamiętam jak dzisiaj, żeśmy byli skierowani do takiej ogólnej kąpieli, gdzie tam wpychano nas po 50 chłopa do jednego takiego pomieszczenia, gdzie było tam może z 10-12 prysznicy. Ja dzisiaj pamiętam sytuację taką, że taki długi był korytarz, ten korytarz był przedzielony na pół i z jednej strony była jakaś tam kompania, a tutaj były te łaźnie i myśmy jak szli już na golasa po tym korytarzu, wszyscy, tam się nikt już wtedy nie krępował, że wszyscy szli na golasa, to ja pamiętam wyzwiska, jak nas wyzywali ci starsi żołnierze, jak nas, na nas pluli, jak rzucali jakimiś kawałkami chleba na nas. To była, proszę Państwa, tragedia. Później spotkałem się w tym momencie z tak zwaną falą wojskową. To dzisiaj jest po prostu nie do opisania. Na czym polegała fala? Fala to było znęcanie się jednego nad drugim. To było znęcanie się starszego żołnierza nad młodym kotem, który przyszedł do wojska i był ten starszy, czuł się kimś i się znęcał nad tym młodym żołnierzem. Również i nade mną się znęcano w różny sposób. Wybierano różne rzeczy, żebym wykonywał. Różne kary zastosowane były dla mnie przez starszych żołnierzy. Czy to był starszy szeregowy, czy to był szeregowy starszy falą, czy to był kapral. To było nieważne. Grunżon był starszy, on był już kimś, on był już jakimś wyżeraczem. Ja byłem cały czas kotem i do roboty, do gonienia. I tak to wyglądało. Były różnego rodzaju te fale. Ja pamiętam, służba moja wojskowa przez pierwszy okres półrocza była taką wielką traumą dla mnie. Ja po prostu bałem się, byłem taki zastraszony. Okres stanu jeszcze wojennego trwał, gdzie później on został już tylko zawieszony, ale mimo wszystko to była pełna taka dyscyplina, takie przestraszenie, przerażenie, że w każdej chwili możemy gdzieś pójść do akcji, że możemy wziąć amunicję, broń i pójść przeciwko naszym rodakom. To była straszna, straszna trauma, straszne przeżycie to było, ja pamiętam, a w międzyczasie jak mieliśmy bardzo dużo zajęć. Zajęcia polegały nawet na tym, że zanim poszliśmy na przykład na obiad i coś było nie tak, to mogliśmy nawet 2-3 razy w koło tej jednostki się przelecieć po to, żeby dostać się do stołówki.
Nie wspomnę o zaprawach, gdzie trzeba było, nie pamiętam teraz, nie chcę kłamać, czy to były dwa, trzy okrążenia w koło jednostki tej wojskowej. Ta jednostka wojskowa znajduje się teraz na, patrzyłem specjalnie na mapie, to jest Aleja Broni i w koło tej jednostki musieliśmy biegać. No tak nie wiem, wyszło może tam ze 2-3 kilometry w kółko czy więcej, zanim żeśmy poszli na śniadanie, to żeśmy musieli się dobrze wybiegać, dobrze przepocić. Był to okres zimowy, zimno, deszcz padał, śnieg z deszczem. My biegaliśmy albo w podkoszulkach, albo w dresach. No takie to były czasy. No ale żeby opowiadać jeszcze o tej fali, która mnie tam spotkała w tym pierwszym okresie służby wojskowej, no to powiem tylko jedną rzecz taką, że ja miałem chyba najdalej do domu, bo no tak jak mówiłem, 650 km i zawsze w piątek była taka kaprale na początku, potem już wiedzieliśmy o co chodzi. Kaprale robili taki spis, kto gdzie mieszka, kto chce jechać na przepustkę, kto chce jechać na urlop. Myśmy się w ogóle nie znali, kto nam ma dać urlop. Ja myślałem, że ten kapral może mi dać urlop i ja mogę jechać do domu. Taka była moja niewiedza, tak po prostu byliśmy zastraszeni, że po prostu nie wiedzieliśmy. No i oczywiście zgłaszaliśmy się, kto chce jechać do domu. Ja się zgłosiłem, że chcę jechać do Jeleniej Góry, więc była taka sytuacja, że W sobotę, oczywiście powiedziano mi, że ja jeszcze w poniedziałek będę w domu, w sobotę wieczorem, no patrzymy, nic się nie dzieje, no ale w końcu kazali nam się ubrać w te mundurki nasze wyjściowe, czyli czapka, taki mieliśmy mundur wyjściowy, w płaszczu, no i każdy miał przyjść na ten duży taki korytarz, a co najmniej ten korytarz miał z 50 metrów, szerokości może ze 4 i kaprale wypuszczali nas na przepustkę i urlopy. I polegało to na tym, że na początku, na pierwszym taborecie, siadał ten, co miał najbliżej. I tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, siadałem na końcu tego sznureczka, bo miałem najdalej do Jeleniej Góry. I wtedy kapral krzyczał, że jedziemy na przepustkę. I teraz sobie wyobraźcie, że my na tych taboretach skakaliśmy do przodu wzdłuż tego korytarza i jechaliśmy do domu. Kto mieszkał gdzieś tam w Grudziądzu, kto mieszkał gdzieś tam w innej miejscowości, to miał bliżej, bo wysiadał, rozbierał się i szedł spać. A ja, kochani, jechałem do 6 rano na tym taborecie, bo miałem najdalej. Miałem do Jeleniej Góry, miałem najdalej. To jest takie moje wspomnienie stanu wojennego pierwszych miesięcy, gdzie byłem w tym wojsku, które bardzo wpłynęły na mój rozwój psychiczny, gdzie po prostu później, gdzie uprawiałem kolarstwo, nie paliłem papierosów, nie, no był alkohol, ale to nie było w takich ilościach. I co potem się stało? Stało się to, że alkohol to był w takich grupach społecznych normalnością, że palenie papierosów, które były na przydział, bo wtedy mieliśmy przydział, ja nie pamiętam ile tych papierosów, chyba 20 papierosów dziennie, to było już później normalne. Ja zacząłem palić papierosy z nerwów, ze stresów, bo to wszystko, co ja tam przeżyłem, to był stres, to były wielkie przeżycia. Kochani, ja nie mogę większych filmów robić jak 15 minut na razie, więc na razie kończę tą opowieścią. Jeżeli wam się to spodoba, to mogę dalej coś ciągnąć, ten temat serii Pitu Pitu, ale to było takie moje dzisiaj, taka dygresja moja, przypomnienie właśnie tego stanu wojennego i tych moich wspomnień, to co ja przeżyłem, a później znowu życie dalej się toczyło, które znowu się przewróciło przez ten stan wojenny i przez to wszystko, że zaczęło wszystko upadać, człowiekowi się życie zmieniało bardzo wielokrotnie i robił wszystko to, czego nie powinien. Wszystkiego dobrego, do następnego zobaczenia, do miłego, pa, pa, trzymajcie się.